Hej, siemano ludzie, z tej strony witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Turniej Panini UEFA Euro 2020. U mnie na kanale turniej jest. Dzisiaj kolejne spotkania: Walia kontra Szwajcaria, Holandia, Ukraina, Anglia, Chorwacja. No i tak jak już rozgrywałem to w pierwszym odcinku, mecze grupowe jednak będę rozgrywał trzema saszetkami po 8 kart. No i karty specjalne liczą się jako dwa gole. Ktoś mi tam napisał, że bez sensu, ale czemu bez sensu? Tak sobie wymyśliłem, no i niech już tak zostanie. Zrobiłem to też po to, żeby uniknąć jak najmniej remisów. No to zobaczymy, jak będzie. No i co? Lecimy z drugim odcinkiem, jeżeli będziecie słyszeć coś takiego. Nie wiem, czy to słyszycie. Kubuś siedzi na bujaczku, buja się, trochę chrapie i bujak trochę tak stuka. Nie wiem, czy to słyszycie. No nieważne, korzystając z okazji, że zasnął, no to nagrywam drugi odcinek, więc dobra, lecimy. Dzisiaj też wykorzystam sobie drugi blisterek. Tu są akurat trzy saszetki. No to lecimy. No jeszcze zobaczymy, jak to zrobimy później, jak będą wychodzić drużyny z grup. A to pomyślimy później. Dobra, zobaczymy, jaka limitki nie biorą udziału w zabawie. Już wyciągamy, zobaczymy, jaka będzie tutaj limitka. Tutaj mamy oczywiście 150 końców, więc jeżeli ktoś zbiera, zaraz podam kodzik. No i tutaj mam limitkę Garetha Bale'a, którą już mam. A tutaj jeżeli gracie online, to proszę bardzo, kodzik na 150 końców. Także proszę bardzo. I jedziemy z tym koksem. Trzy saszetki. Później, jeżeli jak już będą mecze poza grupą, w sensie jak już nie będą te mecze grupowe, to będę brał więcej saszetek do meczu. O, chyba Kubuś się budzi. Dobra, jedziemy. Szukamy Walii, Szwajcarii, Holandii, Ukrainy, Anglii i Chorwacji. Coś mi tu... O! Uj, chyba się Kubuś obudził. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj Krychowiaka z reprezentacji Polski. Tak, to Kubuś, jeżeli go słyszycie. Portugalia. Mamy Chorwację, jest Chorwacja, więc Chorwacja prowadzi z Anglią już 1-0. Rebić strzela bramkę. 1-0 dla Chorwacji. Tutaj mamy Hiszpanię. Tutaj mamy jeszcze kartę bazową i teraz będą karty specjalne. Chyba tutaj będzie bazówka, ale dobra, nieważne. Jedziemy w ten oto sposób normalnie. Mamy tutaj reprezentacja Portugalii. Reprezentanta, przepraszam. Jest Walia. Oczywiście ta karta też bierze udział w zabawie. Jest gol, bo są tutaj piłkarze. W zabawie nie biorą udziału oczywiście stadiony i loga. Także mamy tutaj 1-0, Walia prowadzi z Szwajcarią. No i tutaj jeszcze mamy kapitana, karta fans, Darida. Ok, lecimy. Kubuś, co tak chrapiesz? Lecimy z drugą saszetką, więc jak na razie Holandia, Ukraina bez bramek. I zobaczmy, co będzie w drugiej saszetce. Mamy tutaj Rosję. No Rosji tutaj dzisiaj nie ma. Szwecja. Coś mi ten fokus tutaj szaleje ostatnio. Mamy tutaj... Kubuś. Nie chrap tak. Sorry, ale no, Kubuś chrapie. Mamy, zobaczcie, 1-1, bo mamy tutaj reprezentanta Szwajcarii. Walia Szwajcaria. 1-1. No i tutaj będzie jeszcze karta bazowa z Belgii, reprezentant, no i karty, tu coś jest odwrócone dziwnie, a nie, tutaj mam jeszcze Emrichana, oczywiście Niemcy tutaj dzisiaj nie grają i mamy Holandię, jest Holandia, karta specjalna, więc dwa gole i mamy tutaj już 2-0 z Ukrainą i tutaj jeszcze jest reprezentant Belgii na karcie specjalnej. No i została ostatnia saszetka, więc w każdym meczu gole wpadły.
Co to tam tak szumi? A, woda chyba w tym. Dobra. Jedziemy ostatnią saszetkę. Jest Ukraina. Jest Ukraina, ale jeden gol, bo to jest karta zwykła, bazowa. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Ukraina będzie tutaj. I mamy drugiego gola dla reprezentacji Walii, więc Walia wygrywa. Aha, przepraszam. Przecież to jest karta specjalna, więc jest 2 do 1. To już jest 3 do 1, więc sorry. 3 do 1. A tutaj jest 2 do 1. Dobra, to będzie 3 do 1. 4 do 1. No co tu się dzieje? Ale Walia się rozstrzelała. No niezła saszetka. Walia tutaj miała szczęście. Mamy reprezentację Belgii. No i tu jeszcze powinna być... O, proszę bardzo, jest Frankowski. Reprezentacja Polski. No i zobaczymy, kto będzie na kartach specjalnych. O, szkoda, że to nie są te saszetki, że to nie jest ten blisterek. Ale byłoby... No, szkoda. To reprezentacja Polski by wtedy wygrała. No, ale tak mi się wylosowało. Na karcie multiple tu mamy Finlandię. I kto tutaj jeszcze będzie? Anglia. Jest Anglia. Zobaczcie, co tu się stało. Arnold na karcie specjalnej, więc jest 2 do 1. No i koniec. Koniec. Słuchajcie, w każdym meczu wpadły brameczki, więc jest lepiej. No najlepszy mecz tutaj był Walia, Szwajcaria, bo tutaj mam jedną kartę specjalną i dwie zwykłe, więc jest 4 do 1. W meczu Holandia, Ukraina jest 2 do 1, bo to była karta specjalna, a Anglia, Chorwacja również 2 do 1, bo Anglicy mają kartę specjalną. Kubuś, cicho. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Oczywiście zapraszam na kolejne. Cieszę się, że Wam się podoba. I widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, pa, pa. Możecie napisać w komentarzu, której drużynie kibicujecie w tym karcianym turnieju. Trzymajcie się, cześć.